Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wygrywamy 48 raz końcówkę w kolor starszy. Tym razem są to 4 kikiery. Partner otworzył, znaczy myśl partner spasował, otworzył licytację pasem, czyli jakby nie otworzył. Otworzyliśmy jeden kier, partner 2 kier, no miał na podniesienie my ze względu na kolor sześciokartowy i górę otwarcia. Spokojnie mówimy 4 kiery, my wiemy, że więcej nie ma. Jak partner powiedział tylko 2 kiery, to więcej nie ma. No i słusznie. Wiz w damę karo, liczymy lewy. W kierach weźmiemy 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 2 karowe. To 8. Treflowa to 9. I co teraz? No teraz trzeba lewy dziesiątek. Czy weźmiemy lewą dziesiątą na damę trefl? Weźmiemy, jak po prawej będzie król. Mamy na to, jak to mówią Niemcy, 50-50, a może Rosjanie, już nie pamiętam, czyli 50%. Weźmiemy lewe, jak na przykład będą tu dwie figury pikowe i zagramy dwa razy do waleta. Albo jak tu będą dwie lewy pikowe i zagramy dwa razy do damy. Weźmiemy lewę pikową. Weźmiemy lewę pikową, jeżeli tu będzie dziesiątka, figury rozdzielone i zagramy do dziewiątki. Wszystko pięknie. A możemy zrobić jeszcze sprytnie, że zagramy waletem pik w koło, ten się zagapi, nie zabije. Jak ten zabije, to już potem będzie dobrze. I to wszystko, jakbyśmy te procenty poskładali, to by nam dużo wyszło, nawet ze 115%. Ale jeżeli nam wychodzi 115%, żebyśmy się pomylili. Mamy szansę jeszcze, że może przeciwnik ma dużo pików i dużo kar, a drugi ma same trefle, ale ten, co ma same trefle, jakby miał 8 trefli, to by się odezwał. Wobec tego, ale mamy szansę 100%. Wykonamy eliminację kar, odatutujemy. Przykładowo damy, dokładamy, bierzemy królem. Przeciwnicy mają 3 atuty. Ściągamy raz. Dołożyli. To został im jeden atut. Ściągamy tak jeszcze raz, żeby w ręku mieć jakiś większy. Przeciwnik wyrzuca. Treflamy. Bierzemy króla. Tu zwracam uwagę, że zanim będziemy przebijać kara, to najpierw jednak ściągamy dwa razy kara, bo ktoś mógł, dwa razy atuty, bo jednak ktoś mógłby mieć przypadkiem singlowego kar, singlową figurę bądź blotkę karową. Odgrywamy asa karo, czyli dokonujemy eliminacji. Żeby wyeliminować kara, musimy przebić wszystkie. Przeciwnik znowu do trefla dokładamy, przebijamy. Zostało jeszcze jedno karo. Wracamy kierem. Tu musieliśmy pamiętać, ten wyrzuca pika. I wyeliminowaliśmy. I gramy trefl. I nie impasujemy. Gramy trefl. I wychodzimy w damy trefl. Przeciwnik bierze lewy. A my możemy pokazać karty. Pokazać karty możemy dlatego, że jeżeli przeciwnik wyjdzie w trefla czy w karo, zrobimy przebitkę od kierem od krótszej ręki, z ręki wyrzucimy pika i oddamy tylko asa króla pik do tego, co oddaliśmy jedno. Jeżeli podobnie będzie, jak wyjdzie w drugi kolor młodszy. Natomiast jeżeli przeciwnicy pierwsi ruszą piki, to nas nie skrzywdzą, bo my będziemy jako ostatni dokładać. Proszę bardzo. Nie kładziemy damy, możemy sobie dziewiątkę położyć, nawet jak mamy fantazję. I jak weźmie król, to nie ma mowy,
żebyśmy nie wzięli lewy na pika, na przykład wyjdzie w trefla. No wyjdzie w trefla, to przebijemy i też weźmiemy. Wróćmy do rozdania. Widzimy, że po co liczyć te wszystkie szanse, kiedy sprawa wygląda tak, że jeżeli my zaczniemy rozgrywać piki, to mamy tam jakieś szanse na to, że tu będą dwie figury pikowe. 25% szans na to, że tu będą dwie figury pikowe. 25% szans, pozostałych 50% szans, że dziesiątka będzie z lewej. I jeszcze szansa, że ten się zagapi. Także tych szans trochę mamy. Ale po co to liczyć? Jeszcze byśmy doliczyli impas, damy trefl. Kolejne 50% do tego, co nam zostało, czyli znowu o połowę szansa przegrania się zmniejsza. Jednakowoż szansa przegrania dalej istnieje. Natomiast jeżeli my wyeliminujemy kara i oddamy, wyeliminujemy trefle, to przeciwnik by musiał wyjść albo w karo, albo w trefla, albo w pika, bo kiery też żeśmy zabrali. A jak zagrają przeciwnicy piki, to kończy się na naszym walecie. Jak ten zagra w pika, kończy się na naszej damie. I wtedy my dorzucimy figurę, jeżeli będzie brała lewa na czwartym ręku, albo przepuścimy i ponieważ spadnie w pierwszym okrążeniu pików as i król, to my spokojnie wyrobimy lewę pikową. Jest to 100% rozgrywka z eliminacją, z końcową wpustką i następnie przeciwnik nam wyrabia lewę pikową lub daje nam przebitkę i zrzutkę. Dziękuję serdecznie za uwagę.